Bileciki kupione. Idziemy. Na wszystko, na wszystkie parki. Dinozaury, owady i co tam jeszcze, nawet nie wiem, jakieś karuzele. Sparkujemy się. Ja nie patrzę, że to ładnie okna. Zaraz będzie. Spacerujemy po Zatorlandzie, po parku dinozaurów. Dzieci mają ogromną radochę, wszystko się rusza, wydaje dźwięki. Jest mgiełka, są rozbite samochody, jak w Jurassic Park, jak w tym filmie. Bardzo ekscytujące miejsce dla dzieciaków i nie tylko, bo dla mnie też. On jadł pewnie rośliny. Przyjechaliśmy na po 10:30, nie było jeszcze ludzi, bo dzisiaj taka pogoda była, że tak powiem, niestabilna, a teraz jest gdzieś koło południa i zaczyna się tu faktycznie oblężenie, no bo super atrakcje, dla każdego coś dobrego. Wystarczająco szeroko, by popchnąć współczesnego dorosłego człowieka w całości. Na owady. Takie było. Na łódki pójdziemy. Tam, o, tam jest. Nad zalewem. Tak nie zjeżdżamy. Tam tak pójdziemy na tym zjeżdżamy. Ja się najbardziej boję, że... Wiesz, tak się wykuwa ze skały. O, uwaga, bo tu mogą być jakieś kolejne. Tak, masz coś tam już? Tu mamy kawałek jakiegoś już dinozaura, zobacz. No. Zobacz, o, kawałek kości. Tylko nie w tą kość, tylko w gips, no. Tak. Tak. Takie kuku. Kuku. Tamten papier dinozaury, to ja sobie by się tamten wykluwał. Tak, tamten też się wykluwa, o proszę. Tak, tak rozumiem. Bo tu porusza, to się wykluwa. O, tamten też się wykluwa. Młode tyranozaury, tak? O, patrz. Patrz, co tu się dzieje, popatrz. Ekstra. Diplodok to jest. Diplodok, on jest całe szczęście roślinożerny. No, duży. Ale nie? Duży, no. Skupany. Jak to na jego szyję? Jak to na jego szyję?